inicjatywa CDPD i innych związków zrzeszających transport międzynarodowy w Polsce jest wsparciem dla europarlamentarzystów, ale jest wsparciem także dla polskiego rządu, dla Ministerstwa Infrastruktury i za to bardzo dziękuję. To, co się wydarzyło do tej pory i to, co się dzieje dzisiaj, za chwilę przechodzi do historii. Przed nami kolejna batalia w Parlamencie Europejskim. Mam nadzieję, że tak jak dotychczas z ZNPD, zaplecze logistyczne ZNPD, szczególnie eksperci, zaplecze innych związków zrzeszających transport międzynarodowy będzie wsparciem tego naszego wspólnego